Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Topi Crisp i witam was w takim specjalnym odcinku z Mukbang, czyli jedzenie, jedzenie, odpowiadanie na pytania. Mam nadzieję, że nie skończę jak pewien youtuber, który robił taką samą koncepcję, ale jadł totalnie inne rzeczy. Ja sobie wymyśliłem pizzę, no bo pizza jest super, a zwłaszcza, że jest pora śniadaniowa, no to pizza na śniadanie jest idealna. No i mam nadzieję, że wam spodoba się taka koncepcja. Mam nadzieję, że połapkujecie, zasubskrybujecie i włączycie dzwoneczek. A dla was też przygotowałem taką opcję. Jesteś tak jak wesprzyj, czyli możecie wesprzeć mój kanał. No i takie rzeczy i materiały jak tutaj będą się pojawiać częściej, bo będę mógł się w tym bardziej poświęcić. No i oczywiście mam wasze pytania z Instagrama, które mi zadaliście, które są niektóre mocne. No i ja będę sobie jadł i będę odpowiadał. Więc może zacznijmy od kawałka numer jeden. Pierwszy kawałek wpada w moje usta i pierwsze pytanie. Pytania mam zza kulis, nikt mi ich nie zadaje, ale mam tam oczywiście karteczkę, którą będę czytał. Pierwszy kawałek jest genialny. Mam nadzieję, że się nie uduszę, jak będę to jadł. Pierwsze pytanie, dlaczego mam taki nick, jaki mam? Czyli Toffee Crisp, czyli chrupiący karmel. Jest to spowodowane tym, że jest to marka moich ulubionych słodyczy. Nie wiedziałem też, jaki sobie nick wymyślić w internecie. No i stwierdziłem, że sobie taki własny, unikalny zrobię. Pycha. Czy mam jakieś zwierzęta? Jest to kolejne pytanie. Niestety nie mam zwierząt. W zeszłym roku niestety musiałem uśpić mojego psa Chestera, labradora. Mam go wytatuowanego na ręce. Nie wiem, czy będzie widać, ale chyba będzie widać. Jest to właśnie on. Mam w planach zrobienie też takie tatuaże sobie na całym tutaj ramieniu. Jeżeli w życiu będę miał jakiekolwiek zwierzęta, będę po prostu sobie je tatuował. Myślę, że to jest spoko pomysł. I tak to wygląda. I zajadam kolejny kawałeczek. W sumie też, a nie kawałek. Kolejne pytania. Czy planuję robić coś więcej na YouTubie? Jak najbardziej. Za jakiś czas planuję zrobić serię live'ów. Czasem to będzie codziennie, czasem co jakiś dzień. Będę starał się wprowadzić większą regularność, ponieważ wiem, że tutaj mam większą publikę, która te live'y będzie oglądała. Miałem próbę na Twitchu, ale na Twitchu niestety to nie podeszło. No i będę się starał teraz robić to na YouTubie. Zwłaszcza, że YouTube umożliwi mi kilka fajnych, ciekawych rzeczy i będzie to tutaj. Kolejne pytanie. Teraz jest bardzo burzliwe. Teraz się zaczynają różne walki, różne cage'y, różne rzeczy. I pytanie jest, jaka influencja influencerka mnie najbardziej wkurza? Żeby to była jedna, słuchajcie. Jest kilka, nie będę przywoływał ników, ale są pewne tiktokerki, które no po prostu robią pato content. Oczywiście niektóre dzieciaki to oglądają, rodzice tego nie kontrolują i po prostu takie osoby nie powinny mieć miejsca w internecie i powinny się usunąć z internetu, no ale niestety tak to wygląda. Niektórzy nawet mają nagłą zmianę tematu, że nagle jest po takiej stronie i za chwilę już jest cicho o niej, to robi jeszcze coś innego, żeby był tylko rozgłos. To są takie osoby, które mają parcie na atencję i robią wszystko, żeby było tylko o nich głośno, no bo jak jest za cicho, no to jest niedobrze. I z tego faktu muszę zjeść, bo aż się głodny zrobiłem tego gadania. Kolejne pytanie. Tak jak wcześniej mówiłem, co sądzę o walce Fagaty versus Moni? Powtóreczka. Musiałem sobie dojść ten kawałek, bo jestem giga głodny, więc musimy zacząć kolejny. No i też zgubiłem wątek przy poprzednim pytaniu, a ja tak nie lubię gubić wątków, lubię zazwyczaj lecieć cały czas flow, a jak się zgubię, no to jest niedobrze. Niestety kolki tutaj nie ma, jest woda, kolka mi się skończyła, kolka zero życiem. Więc kolejne pytanie, co sądzę o walce Fagata versus Mona? Nagrywam to dzień po cage'u dziewczyn i uważam, że po prostu poddymiła trochę Monika, mi się wydaje. Zastanawiam się, jakie Masza ma brudy na Fagatę. Doszły mnie słuchy, że Fagata jest takim gagatkiem trochę i uważam, że no co, moim zdaniem Fagata nie wywarła na mnie dobrego pierwszego wrażenia. Gdy się pierwszy raz spotkaliśmy, myślę, że to jest osoba, z którą bym się nie chciał na pewno zaznajomić. A Moniki nie znam, więc nie wiem, jaka ona jest, ale dużo mnie słucha, że jest prywatnie bardzo w porządku osobą. No na pewno Fagata, znana z wielu kontrowersji, jest właśnie taką influencerką, której musi być zawsze głośno i musi zawsze robić coś, żeby było niegłośno. Także nie przepadam za takimi osobami. Zobaczymy, kto wygra. Ja nie jestem ani za jedną, ani za drugą. Czas pokaże. Następne pytanie. Ile ma
mam wzrostu. Mój wzrost jest 1,70 m, czyli jestem takim knypkiem w kapeluszu, który gada rzeczy do internetu. Dużo osób do mnie zazwyczaj podchodzi i mówi, kurde, myślałam, że ty jesteś wyższy. No, mi się wydaje, że faktycznie może przez ten internet człowiek wydaje się wyższy, no ale w rzeczywistości jest inaczej. Kilka miałam też takich sytuacji, gdzie podchodziłem do jakichś influencerek, znajomych, które się okazały faktycznie niższe niż w telefonie. No tak to wygląda, magia internetu, każdy wydaje się wyższy. Kolejne pytanie to, ile lat jestem ze swoją dziewczyną, bo też dużo osób mówi, Tofi, ty jesteś heteroseksualny? Tak, jestem heteroseksualnym cis mężczyzną, mam dziewczynę i mam dziewczynę od 4 lat. Wszyscy mogą być zdziwieni, no ale tak, w 2017 roku, dokładnie 6 października, pamiętam datę rocznicy, więc nie będę miał problemów i przede wszystkim problem z dziewczyną, że nie pamiętam, ale pamiętam. Patrzcie, jaka piękna pizza, jak to Magda Gessler by powiedziała, stoi, nie opada. Jest pycha. Bez sosiwa jest dobra, z sosiwem jest dobra. A ja przy okazji smaruję sobie na pizzę. Kolejne pytanie. Czy będę chciał kiedyś wydać swoją piosenkę? Dużo osób o to pyta. Kilka było właśnie takich odpowiedzi, no to stwierdziłem, że na to pytanie odpowiem. No to jak każdy influencer powinienem wydać swoją piosenkę. Myślę, że jestem w tyle aktualnie z piosenkami. Chociaż wydałem jedną swoją diss na XYZ Temptation. No to było czysto dla Beki, ale widziałam, że w ogóle wam się spodobała koncepcja. Chciałabym wydać profesjonalną nutę. Na pewno taką, która podobałaby się każdemu, która by wpadała w ucho, bo ja jestem muzykiem, grałem przez 6 lat na skrzypcach w szkole muzycznej, śpiewałem też prężnie w chórze zawsze, więc na pewno chciałbym nie wydać gówna, tylko dobrą piosenkę, która będzie wpadała w ucho, która będzie leciała w radiu. To jest mój cel. Czy ktoś mi pomoże go zrealizować? Na pewno będzie ktoś mi musiał pomóc go zrealizować, bo nie jestem into jakby środowisko muzyczne, jestem TikTokerem, który nagrywa na YouTubie, więc no tak to wygląda. Ale jak ktoś ogląda to z muzycznych ziomeczków, którzy chciałby mi pomóc, zapraszam, piszcie maile, piszcie na DM-kach, na pewno odpiszę. Kolejne pytanie, które również często się pojawia, czy chcę się bić na jakiejś gali. Uważam, że do pewnego czasu chciałem się bić i nawet miałem propozycję bicia się. Niestety, na moje szczęście wyszło dobrze, no bo miałem bicie w Royal Division, a wiecie jak to się wszystko potoczyło, więc cieszę się, że ostatecznie mnie tam nie wzięli, tylko wzięli niestety sztusiarę, która sztusiara musiała przyjąć tą krytykę na siebie. Ja nie wiem, jak bym sobie z tym poradził, bo jeżeli ja będąc tam zobaczyłbym to, co się tam dzieje, to bym chyba stamtąd wyszedł i po prostu nie brał w tym udziału. Wyszło jak wyszło. To, co się teraz dzieje na galach, nie chciałbym się ostatecznie bić, aczkolwiek jeżeli bym miał bardzo stabilną sytuację finansową i mógłbym sobie na to pozwolić, to jak najbardziej. Te gale są po prostu dla influencerów, youtuberów, którzy po prostu się skończyli i muszą jakoś na nowo zaistnieć, albo po prostu są na tyle stabilni finansowo, że po prostu chcą przeżyć jakąś nową przygodę i po prostu biorą w tym udział. Myślę, że dla takich jak ja nie ma tam miejsca, ani podobnych do mnie, więc no tak to wygląda. Kolejne pytanie, z jakiego miasta jestem, bo też dużo osób o to pyta. Ja mieszkam aktualnie w Poznaniu, przeprowadziłem się 2 lata temu, mówiłem też to na swoich poprzednich Q&A, a teraz mamy mukbang, czyli jem pizzę, w ogóle są tylko 2 kawałki, a już jesteśmy przy końcu odcinka. Pizza jest też dobra, polecam wam każdemu pizzę na śniadanie, jest to coś dobrego i też nie hawajską, bo hawajska jest... To jest prawdziwa czaprykocka i wpierdzielasz i jest pycha. No, przeprowadziłem się 2 lata temu i tak tu mieszkam. W planach mam za niedługo przeprowadzkę, szukam aktualnie mieszkania. Zobaczymy jak to wygląda, jak to będzie wyglądało. Ceny są kosmos, więc ciężko mi też coś znaleźć w moim przedziale cenowym. Zobaczymy i może za niedługo się zobaczymy w nowym mieszkaniu. Kolejne pytanie, co studiuję? Aktualnie studiuję w Kolegium Da Vinci w Poznaniu na kierunku Media Working, czyli marketingu internetowym na 1 roku. Jestem tam też pracownikiem, jestem content makerem, więc zawojowałem trochę przez te 1,5 roku na tej uczelni. Nagrywamy tam TikTok, jesteśmy aktualnie w trakcie nagrywania, więc mam nadzieję, że coś tam fajnego będzie się działo. Ostatnie pytanie, dlaczego nie nagrywam już na Twitchu i gdzie można obejrzeć moje live'y? Aktualnie teraz, tak jak wcześniej mówiłem, przestałem trochę z live'ami, ale mam nadzieję, że na YouTubie będą fajne live'y, będzie się fajnie oglądało. Planuję robić live'y z gierek, z Fortnite'a, z Minecrafta, też na pewno jakieś takie komentary trochę, poglądamy sobie jakieś TikToki, poglądamy sobie jakieś rzeczy na komputerze. Na pewno będę musiał was zachęcić do czegoś takiego i do oglądania mojej osoby. Mam nadzieję, że po tym odcinku was troszeczkę bardziej zachęcę do tego. Skończyłem wszystkie pytania. Nie zdążyłem zjeść wszystkiego, więc zjem sobie po odcinku.
bo też ciężko jest jeść i mówić, żeby się nie udusić. Dwa kawałki zjedzone, niektórzy jedzą sushi i zjedzą też 3 sushi. Ja sobie jem coś takiego. Na pewno fajna by była też koncepcja z kimś innym nagrać, więc z kim byście chcieli mnie zobaczyć, żebym zrobił taki odcinek, piszcie w komentarzach. Piszcie też w komentarzach, czy wam się podobało i mam nadzieję, że ten odcinek był spoko. I też przypominam o łapeczce w górę, przypominam o subskrybowaniu kanału, o opcji wsparcia, jeżeli chcecie, no i o komentowaniu. Wasz feedback jest zawsze bardzo ważny. Trzymajcie się, siemanu!